dam ja! Mistrzu, pokaż jak się łowi ryby. Nic nie potrafisz. Nic nie potrafimy. Nic, a nic nie potrafimy. Tragedia. Pokażesz nam? Na chwilę. Dobra. Super. No Natalko. Jakiś mały. Mały perdek? Już go nie czujesz. Idzie do ciebie. No idzie do wybraka. No i rącią. Jak wędka? Fajna. I co ja mam z nim? Guma, fishbait poszedł. Piękny. Ej, przyniesiesz skrzynkę od razu? Ja biorę, no. Tego nie. Tego nie, no. Brawo, Natalko. Jednak my zadamy. Piąteczka, zaraz wyłowimy tamtą gumę. No, na szuranego najlepiej. O, ten już jest większy. Aha. Jak one fajnie skaczą. Też wypluł. Baw się. I też na białe. Na białe, a ja z białego zmieniam w tym momencie. Widzowie. Dwójka czeburaka i podniesz. Ile? Dwójka czeburaczka i podniesz. Nie no, liczymy na większe tutaj. Fajnie, że tu... Co? Też go? Nie. Dlaczego nie? Oj, Natka większy. Wypuszcz. No nie dadzą połowić. Ale Misiek, poczekaj, nie kręć cały czas kołowiatkiem. Dlaczego? Bo jak on wyjeżdża, to bez sensu, żebyś kręciła. Możesz sobie przykręcić, jak chcesz troszeczkę. Ale może nie musisz. No, ten ładniejszy. Dobra, rozwinam. We psi. No, poczekaj, nie kręć. O, obserwuj tu. A ja myślałem, że tam jest. No, obserwuj, gdzie jest ryba. Widzisz, jak robi odjazd, to bez sensu, żebyś kręciła. Kamień, co się dzieje? Już mi wybijesz, kurwa, zęby tym kijem. No chodź tu. No to już jest większy. To się odepnie. Misiu, weź kijek w tamtą stronę. Ale on zmienia. Ale no to ty też musisz zmieniać kierunek, no proste. Ja nie wiem, gdzie on jest nawet. Aha, tam. To jest jazda, nie z tymi petkami małymi. No. No trochę walki było. Też nie ma gumy? Jest guma. Dobra, już odpięła gumę. No co, można jej wpiąć? Widzisz jaki tester, kurwa? Widzisz jaki tester? Wypuszczę jej. Dlaczego? No bo wypniemy, jest mi większa. Mordo, no wyskakuj, kurwa. O, do domu będziesz jechał. Co jest? Ta, już krew poszła, to już będzie do domu jechał. Dlaczego? Krew nie leci.
No bo zażar, no po prostu. Yes. Zabiłaś. Podwójny hol. Double, double, double. Dawaj go. Dobra, ty się będziesz bawić. Zrobisz mi fotel szybko? No morda. Z fishbayem. Masz telefon? Nie no, na co daleko wziął? Nie, ale tu, no. Mój tak. A zobacz jak na nadce to... Co się dzieje z tobą? Głęboko? No bo wiesz, jak na to on ją sobie zasysa. Natka kosi jak zawsze. Natka wszystkim dokopuje zawsze w dupę. Nie umie cię łowić. Na zawody już zapisać. Na zawody trautora no. Trzeba Natkę zapisać. Tylko to wtedy kto będzie jej podbierał? Wiesz, wow, matka. Oj, 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 to jest dobry. To jest zły. Strasznie zły. I to będzie niewygodne. Bo to wiesz, łowić, a łowić misiek, to wiesz, to każdy potrafi, co nie? Nie. No nie, no najwidoczniej ja nie potrafię, bo nie łowię. Ale chodzi mi o to, że tutaj masz hamulec, zobacz. Ja wiem. I możesz się pobawić tym hamulcem w taki sposób, że wiesz, że sobie go wyregulować, bo ja ci tam nie regulowałem go, nie wiem. Może jesteś, wiesz o co chodzi, może jesteś w stanie po prostu szybciej wyciągać tą rybę. Może nie chcę. Oj, pięknie. I co ma w buzi? Co ma w buzi? Fishbaya, tak jest. O, ale zażarty. O, już nie ma fishbaya. No to nie da rady tak. Elegancko. Puk. Znowu Natka wszystkim. Natka wszystkim coś tam. Znowu Natka wszystkim kopiesz tyłek. O, ale się wygiął, nowy z kitu. Zobaczcie widzowie. No, rozgięty. Dobra, coś ci podegnę go. A tymczasem powiedz jak to robisz, Natka. Rzucam i wyciągam. Rzucam, zwijam. Czy nie zwijam? Jaka jest twoja technika? Narzucam, czekam, zwijam. I tak w kółko. W kółko. No dobra, wziąłem od Natki sobie wędeczkę, przetestuję ją w końcu. Natural Health, Lure Leader. Do 6 gram. Bardzo krótka wędka, więc myślę, nie wiem, nie pamiętam ile ona ma, ale myślę, że tak z metr. No i ona może być metr. Tak, jak 80, jak ja mam 1,70 m, 1,60 m parę. 1,60 m parę. No nie, to ona ma to za lekko. Ale mi zasunął. Akurat. Proszę bardzo. Wiatr, deszcz, słońce. Deszcz, wiatr, deszcz, słońce. Cały czas. Ale zasunął. Spadł? Nie. A jest. Widziałem branie. Paznokcie złamało. Zabierz kobiety nad wodę, ona. Nawet tam nawet tam da się złamać paznokcie. Nie będę się brać tego. Tutaj. Proszę. Zerwał. No już się kit tak wygiął, że myślałem, że będę. Ale to Natka nie patrzy, wiesz. Urwała wszystko. W górnej jednej z kieszeni. Bo zaczął mi wchodzić w to i się
ale, że mi ten... Ale już ci tłumaczyłem, nawet jeżeli będziesz krwi, nawet, dobra, jak on odjeżdża, to nie kręć jak w patałach, bo to ci nic nie daje, bo to ci się szpula dookoła kręci. On i tam, bo widziałam przy tym. Ale to wędką go podciągasz, no pompujesz tak go. Pociągnęłam. No, no ale to wiesz, no to jak... Zobacz, patrz. Patrzysz na mnie czy na paznokcia? Jak bierzesz go, ciągniesz i czujesz, że on odjeżdża, no to udajesz. Dlatego ten hamulec pokaż, jak mają się hamulec. No nie, ja złapałam ten. A, złapałaś, okej. Koniec gadki, już wszystko się wyjaśni. Rozwiązane to jest zagadka. Dlaczego on mi się zerwał? Będą teraz ryby, zobaczycie. Słońce wyszło. Chcesz ten? Na dłużej uważam. Chcesz ten? Tą białą? Teraz. Proszę, dam ci do ręczki. A rzucimy gdzie natka. Zobacz, patrz, słońce wyszło i siedzi. No, natka, ty to jesteś. Ale zobacz, dalej do góry trzymasz, tak jak ci powiem. O, ten to ładny. Ten jest dobry. Misiu, weź niżej wędkę. Jak mam niżej wziąć? O tak. O, no, to jest ładne. Z tych lepszych. Daj tę swoją wędkę. No i fiszbaj wypadł. O, ale ten ładny. Chcesz zdjęcie z nim? No. A. Wyślę tatusiowi. Wyślesz tatusiowi? Zmienię sobie na taką oczojebkę teraz. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jaskrawy kolorek, bardzo krótki haczyk. No i działamy. O, biała notka. Taki malusz. Natka mistrzu. O. Natka mistrzu. Mistrz. Natka mistrz. No, w końcu się dorwałem do tego kijka. Cały dzień natka nim łowiła, no i łowiła ryby. Ja łowiłem tych ryb zdecydowanie mniej, więc może po prostu kijek przyniesie mi szczęście, no bo kij był w rękach przez mistrza dnia dzisiejszego, także może ten być kij po prostu zaczarowany. Czy będzie? Zobaczę. Mam nadzieję, że tak, bo łowiłem chyba dwie ryby tylko. Więc nie jest to wynik za ciekawy, ale bardzo fajnie, że po prostu fishbaye działają. Kolejna guma, która na pewno będzie mocna w moim arsenale, jeżeli chodzi o kolejny gatunek ryb, no bo na okonie są fishbaye, na paszoki są fishbaye. Zaraz będzie, że pan Marek w ogóle będę łowił tylko i wyłącznie na pana Marka przynęty. Bo wszystko, na tą chwilę wszystko po prostu łowi. No i to jest właśnie w porządku. Właśnie to jest to w tych przynętach. Że jednak po prostu
one łowią, a to jest właśnie najważniejsze. Tak zwane pewniaczki. Co, mistrzu? Czekaj. Coś ci nie idzie. A tobie? Mi to w ogóle nie idzie. O, pan zobaczy z drugą zrzędę już od razu. Na gumkę, proszę pani. Na gumkę. To było dobre. Nie. Co, no? Jako zielona. O, Merino. O, Merino. Mumbai, Merino. Un baile, pelino, un baile.